Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na takim konferencji, briefingu prasowym tak naprawdę. Chciałam powiedzieć, przede wszystkim podziękować Pani Minister Jadwidze Emilewicz, że przyjęła moje zaproszenie i koła porozumienia w Grudziądzu i przyjechała do Grudziądza, żeby spotkać się z przedsiębiorcami. To spotkanie miało mieć charakter dyskusji, rozmowy. Oddaję głos Pani Minister. Dzień dobry. Dzisiaj spotykam się w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno w Toruniu, pod Toruniem, jak i w Grudziądzu z przedsiębiorcami. A cel tych spotkań dwojaki. Po pierwsze, sprawdzamy, jak działają zapisy konstytucji biznesu, która weszła w życie częściowo w ubiegłym roku, a część przepisów od początku tego roku. Przypomnę, że kiedy pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami, spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, także i z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki aktywności Pani poseł Iwony Michałek, która zmobilizowała przedsiębiorców, aby wzięli sprawę w swoje ręce. Więc rozmawiamy o tym, co się udało, co działa, co nie działa, ale także prezentujemy ostatni z pakietu, czterech pakietów dla przedsiębiorców, który jutro stanie pod obradami Rady Ministrów, czyli pakiet Przyjazne Prawo. Nowe rozwiązania, nowe ułatwienia. Znowu jest to szereg elementów deregulacyjnych, ale dwa najważniejsze zapisy, które będą jutro, mam nadzieję, przyjęte przez Radę Ministrów, to jest jeden z nich, to jest ułatwienie dla importerów, którzy swoje towary wwożą do Polski, ale dzisiaj bardzo często zamiast odprawiać się i przypływać do polskich portów, robią to poprzez porty niemieckie czy holenderskie. Ponad 30% towarów importowanych do Polski trafia do nas poprzez Niemcy czy Holandię. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że mamy niekorzystne przepisy związane z rozliczaniem podatku VAT od importu. W przypadku wszystkich, którzy płacą VAT w Polsce, wiedzą, że robią to do 25 dnia kolejnego miesiąca. Jeśli mówimy zaś o importerach, importerzy muszą to zrobić po 10 dniach od wpłynięcia towaru do portu. To znacznie wpływa na pogorszenie płynności u przedsiębiorców, dlatego postanowiliśmy wyjść z propozycją zrównującą, czyli przedsiębiorcy po przyjęciu tej ustawy przez rząd, a następnie przez Sejm, od przyszłego roku przedsiębiorcy, którzy od stycznia 2021 przedsiębiorcy będą rozliczali się na zasadach, importerzy będą rozliczali podatek VAT na zasadach ogólnych, czyli do 25 dnia kolejnego miesiąca. I drugie ważne rozwiązanie, to jest to rozwiązanie, które my nazywamy prawem do żółtej kartki, czy też prawem do błędu. To jest rozwiązanie przede wszystkim dla początkujących przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 3 lata. W takim pierwszym okresie prowadzenia działalności przedsiębiorca, który popełni jakiś stosunkowo niewielki błąd, nie mówimy o przestępstwach, nie mówimy o bardzo ciężkich przewinieniach, mówimy o drobnych błędach, o złożeniu oświadczenia nie w terminie, czy też niewielkim, niewłaściwym naliczaniu podatku, wówczas będą mogli skorzystać właśnie z tak zwanego prawa do żółtej kartki, czyli po uzupełnieniu, po naprawieniu tego błędu nie będą naliczane, nie będą nakładane na nich żadne kary administracyjne. To powiedzielibyśmy, jak w konstytucji biznesu zapisaliśmy jedną z zasad, jako zasadę stanowienia przyjaznego dla przedsiębiorców prawa, rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców, to ten przepis materialny jest jednym z takich, który konsumuje te postanowienia ogólne konstytucji biznesu. Będziemy rozmawiać także o nowym prawie zamówień publicznych, które także jutro stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów, a zamówienia publiczne to moglibyśmy powiedzieć, że to jest największy worek z pieniędzmi, jaki co roku trafia na polski rynek, bo to w ubiegłym roku to było prawie ponad 202 miliardy złotych, czyli niemal 10% polskiego PKB. A z tych środków korzysta bardzo niewielu polskich przedsiębiorców. Niewielu przedsiębiorców decyduje się na to, aby stanąć do postępowań przetargowych. Poziom konkurencyjności wedle statystyki to jest 2,19 podmiotu, czyli nawet nie 3 podmioty stają średnio do postępowań przetargowych w Polsce. To oznacza, że ponad 50% takich postępowań jest jednoofertowych. Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza uproszczoną ścieżkę dla małych i średnich przedsiębiorców. Oni mają swój specjalny rozdział w tym nowym prawie.
upraszcza się procedury do zamówień, do tak zwanego progu unijnego i staramy się rozłożyć równo odpowiedzialność pomiędzy tym, który do postępowania przystępuje i wygrywa przetarg, a zamawiającym, bo to w końcu w interesie zamawiającego, w interesie nas, administracji publicznej jest to, aby na koniec dostarczyć towar czy usługę dla obywateli. Jeśli nakładamy zatem równoległe obciążenia i staramy się rozciągnąć nieco lepiej, umocować procedurę przygotowawczą do zamówienia. Mówiąc krótko, nie chcemy, aby zamawiający koncentrował się tylko na wywieszeniu tak zwanego SIFS-a, szczegółowych warunków zamówienia, ale aby odpowiednio przygotował się do napisania takich szczegółowych warunków, aby odpowiednio rozpoznał rynek i odpowiednio prowadził dialog z danymi branżami. To takie w największym skrócie zmiany, jakie wprowadza nowe prawo zamówień publicznych, które moim zdaniem będzie miało ogromny wpływ na warunki, na kondycję firm, i tych małych, i tych średnich, i tych dużych, które są aktywne na polskim rynku. W obozu Zjednoczonej Prawicy w Katowicach podczas 3 dni dyskutowaliśmy o nowych propozycjach programowych. My, nasze środowisko Porozumienia przedstawiło program, który na roboczo nazwaliśmy Miasto Plus. Programy z plusem to są dobre programy, dobrze realizowane w ciągu ostatnich 4 lat. Jesteśmy przekonani, że mamy dobrą ofertę dla miast w Polsce. Po pierwsze, zdefiniowaliśmy problemy, z jakimi mierzą się dzisiaj polskie miasta. Podzieliliśmy sobie oczywiście pulę odbiorców, bo miasto miastu nierówne. Czym innym, z innymi problemami borykają się metropolie, duże miasta, czyli miasta, które są stolicami dzisiejszych województw. Inne problemy mają do rozwiązania były miasta wojewódzkie, 31 miast, które utraciły status miast wojewódzkich, a jeszcze inne miasta, powiedzmy sobie, powiatowe. I podczas konferencji w Katowicach mówiliśmy przede wszystkim o ofercie dla tych miast, które ten status wojewódzki utraciły. Tego typu miasta mają swoje, ich problemy dotyczą przede wszystkim, ale to także są problemy, myślę, które są do rozwiązania dzisiaj w Grudziądzu. Podstawowym problemem jest migracje. Miasta, te nieco mniejsze miasta, bardzo mocno i agresywnie wyludniają się. Wielu, profesor Śleszyński, który komentował, recenzował jedną z naszych ekspertyz, mówi o tym, że to jest nasz największy dzisiaj problem. Emigracja z miast, jaka ma miejsce w ciągu ostatnich 10 lat, to nawet biorąc pod uwagę historię od XIX wieku, czyli tych pierwszej wielkiej fali emigracyjnej, nigdy nie zdarzyła się na taką skalę w tak krótkim czasie, jak ma to miejsce teraz. Powodów jest kilka. Pierwszy z nich to brak atrakcyjnych, wysokopłatnych miejsc pracy. Mówiąc inaczej, najlepiej wykształceni, najlepiej przygotowani do rynku pracy mieszkańcy wyjeżdżają w najlepszym przypadku do dużych polskich miast, w najsłabszym przypadku szukają warunków do życia poza granicami Polski. Dzisiaj tworzenie tych dobrych warunków dla inwestycji i dla inwestorów, którzy tworzą wysokopłatne miejsca pracy, wydaje się, że jest pierwszym problemem do rozwiązania. Jaką receptę przynosimy? No więc chcielibyśmy w większym stopniu wykorzystać zmienioną ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych, która z całej Polski stworzyła specjalną strefę ekonomiczną. Dzisiaj w rękach dobrych, sprawnych samorządowców i samorządów jest przygotowanie terenów inwestycyjnych. Polska jest dzisiaj jednym z najbardziej atrakcyjnych, najchętniej wybieranych miejsc przez zagranicznych inwestorów do lokowania tutaj swoich inwestycji. My szukamy wśród samorządów partnerów do tego, abyśmy mogli przedstawiać ofertę takich miast chociażby jak Grudziądz. A bardzo konkretnie już schodząc, o jakich inwestycjach możemy mówić. W Polsce nową gałęzią gospodarczą, która pojawiła się w ciągu ostatnich 15 lat, są centra usług wspólnych, centra usług biznesowych. Nie ma dzisiaj korporacji globalnej, która takiego centrum nie ma dziś ulokowanego w Polsce. Najczęściej one lokowane są w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Trójmieście. Ale w tych miastach po prostu już bardzo trudno jest znaleźć po pierwsze budynki
spełniające odpowiednie kryteria, czyli biurowce klasy A, oraz coraz trudniej jest znaleźć ręce do pracy, coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników, jest to także coraz bardziej kosztowne. I ci, którzy już dzisiaj w Polsce są i chcą się rozbudowywać, są skupieni w stowarzyszeniu ABSL i wspólnie z tym stowarzyszeniem przygotowaliśmy katalog niezbędnych wymagań, które dane miasto musi spełnić, aby takie centrum w nim się znalazło. Z drugiej strony katalog miast, które już oferujemy Centrum Usług Biznesowych, w których które są gotowe przyjąć takie inwestycje. Więc centra usług wspólnych z całą pewnością w mieście takim jak Grudziądz mogą się pojawić. To pierwszy element. I drugi element, który jest do zrealizowania przez nas jako administracja publiczna, to deglomeracja. Deglomeracja, czyli przenoszenie ważnych usług administracyjnych, które dzisiaj umiejscowione są w stolicy, do miast innych niż stolica. Prosta analiza pokazuje, i to rzecz z mojego własnego ministerstwa, mogę Państwu powiedzieć, że jest dzisiaj wiele konkursów rozpisanych, gdzie chcemy zatrudniać specjalistów w departamentach. I do tych konkursów niewiele osób się zgłasza, bądź też nikt się nie zgłasza. Nabory są powtarzane. Dlaczego? Dlatego, że bardzo trudno jest znaleźć pracowników w Warszawie, dobrych i kompetentnych, którzy gotowi byliby przyjść do pracy w administracji publicznej. Wiemy o tym, że ważny urząd centralny, który może znaleźć się poza Warszawą, to są atrakcyjne miejsca pracy. I wyobrażamy sobie, że część, nie wszystkie, bo to jest, mówimy o deglomeracji robionej z głową, porządnej, przemyślanej, które z tych instytucji mogłyby być przeniesione do innych miast, gdzie bez szkody dla usług, jakie ta instytucja sprawia, mogłyby nawet być te usługi mogłyby być realizowane w lepszy, jeszcze skuteczniejszy sposób. Ja w Katowicach mówiłam o jednym przykładzie. W Warszawie ulokowany jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. To z punktu widzenia planowania przestrzennego, realizacji dużych projektów, jedna z ważniejszych instytucji. Tak się składa, że jest takie jedno miasto w Polsce, które kształci najlepszych geodetów i kartografów. Jest to Olsztyn. I mówiliśmy właśnie o tym, że ten Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który ma wiele etatów dzisiaj niewypełnionych, bo nie może po prostu fizycznie zrekrutować pracowników w Warszawie, a jego usługi z całą pewnością nie muszą być sprawiane, realizowane z Warszawy, dlatego że to nie jest urząd bezpośredniego kontaktu z obywatelem. Więc przeniesienie głównego urzędu z Warszawy do Olsztyna wydaje się rzeczą prostą, bezbolesną, a wręcz korzystną z perspektywy funkcji, jakie spełnia. Takich urzędów mamy co najmniej kilkadziesiąt, które mogą być wyprowadzone z Warszawy i być może Grudziądz mógłby być siedzibą jednego z nich, ale tak jak mówiłam, to nie będzie losowanie. Podejście deglomeracyjne jest szansą dla wszystkich miast dzisiaj w Polsce. Dlatego to będzie wymagało przygotowania z jednej strony po stronie miasta, bo miasto to nie jest, tak jak powiedziałam, totolotek, że będziemy w dowolny sposób wyłaniać, bo każda z tych instytucji, tak jak powiedziałam, pewne kryteria muszą być spełnione, aby centralny urząd mógł się znaleźć. Dlatego to wymaga pełnej współpracy rządu z samorządem. I to myślę, że to są najbliższe miesiące, kiedy my te rozmowy realnie rozpoczniemy. Program Stop Smog. Przypomnę, że założenia tego programu powstały wtedy, bo tak często się dzieje w Polsce, że dany problem musi dotrzeć ze zdwojoną mocą do Warszawy, aby wszedł do głównej agendy politycznej. I tak się stało. W styczniu 2017 roku poziom przekroczenia stężenia pyłów PM2,5, PM10 w Warszawie były tak duże. Pani premier Beata Szydło poprosiła pana wicepremiera Morawieckiego o przygotowanie założeń tego planu. Powstał kilkunastopunktowy plan. W ramach jego realizacji przyjęliśmy już w tej chwili standardy dla kotłów, czyli kotły, paleniska, którymi ogrzewamy w domach, muszą spełnić pewne szczególne kryteria, tak zwane ekoprojektu, aby mogły być wprowadzane do obrotu. Następnym krokiem było przyjęcie norm standardowych na paliwa stałe. Wyeliminowaliśmy z rynku muły, flotokoncentraty, czyli te najgorszej jakości odpady węglowe, którymi nie można dzisiaj już palić w kotłach domowych.
Ale kolejny etap to dofinansowanie. Zdajemy sobie sprawę, że fatalnej jakości powietrze to jest w Polsce element, który wiąże się bezpośrednio z ubóstwem energetycznym. Ludzie palą byle czym i byle jak, dlatego że po prostu nie stać ich na lepszej jakości paliwo. I dlatego program Stop Smog, od początku tego roku pilotaż, adresowany do 33 miast z listy najbardziej zanieczyszczonych miast przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia. W ramach tego programu podpisaliśmy pierwszą umowę z gminą przygotowaną, bo przypomnijmy, że gminy muszą przygotować plan efektywności energetycznej, to znaczy pokazać, ile potencjalnie domów może z programu skorzystać, jak poprawi się efektywność energetyczna na terenie całej gminy. Z funduszu termomodernizacyjnego finansujemy 70% całego przedsięwzięcia, 30% musi wyłożyć gmina. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy pierwsze umowy z gminą Skawina i to ciekawe, z województwem śląskim, które to województwo przeznacza ze swoich środków, z RPO pewną sumę. My do tego dokładamy z funduszu termomodernizacyjnego. Dzięki temu kilkanaście gmin województwa śląskiego będzie mogło skorzystać z programu termomodernizacji. Cieszymy się, bo województwo kujawsko-pomorskie to 11 województwo, które przyjęło uchwałę antysmogową. To oznacza, że otwiera się ścieżka do programu Stop Smog i zapraszamy, korzystając z tej okazji, zapraszamy włodarzy gmin województwa do tego, aby jak najszybciej, my jesteśmy naprawdę gotowi do tego, aby Fundusz Termomodernizacji zaczął pracować dla województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz Departament Niskiej Emisji czeka na kontakt z Państwem. Jesteśmy gotowi przygotowywać z Państwem te umowy, podpisywać je i transferować środki. Przypomnę, że w ramach tych środków możemy zatem w 100% sfinansować ocieplenie domu, wymianę okien i drzwi, a następnie wymianę źródła ciepła na przyjazne dla środowiska tym najuboższym mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego. Sejmik jako sejmik województwa nie zmusi poszczególnych miast, ale pewne granice wyznaczamy dla surowców, bo szanowni Państwo, nie każdy węgiel jest tak szkodliwy, jak się mówi, bo to dużo zależy od granulacji, dużo zależy od zanieczyszczenia i w właściwym piecu spalony węgiel, on może w zasadzie emitować niewiele więcej tych pyłów jak gaz. Myślę, że ta uchwała, którą podjęliśmy, otwiera drogę. Poza tym z RPO na 2016-20 były dość duże środki w zasadzie przeznaczone na termoizolację, także to w zasadzie te środki już zostały rozdysponowane, bo to były właściwie najłatwiejsze środki. Szanowni Państwo, my musimy wiedzieć, że nasze województwo 2016-2020 dysponuje na ten okres 9,5 miliarda złotych w przeliczeniu to z euro. To są w ogóle na wszystkie programy z regionalnego programu operacyjnego. Są to duże pieniądze i tutaj tylko zależy od miast, jak one są aktywne i w jaki sposób z tych środków skorzystają. Myślę, że ja jako radny po prostu mam pewien niedosyt, bo patrząc na to, wydajemy te pieniądze w różny sposób. Myślę, że moglibyśmy bardziej efektywnie, żeby to województwo, czy te powietrze, czy w infrastrukturę większe środki poszły, a my tak trochę po omacku wydajemy. To mnie martwi, ale niestety jestem tylko opozycją w sejmiku i tutaj niewiele możemy zrobić. Program Energia Plus, przypomnijmy, to jest odpowiedź na kryzys energetyczny, jaki mieliśmy pod koniec ubiegłego roku, czyli na drastyczny wzrost cen energii elektrycznej związany z drastycznym wzrostem podatku węglowego, czyli kosztem uprawnień do emisji CO2. Przypomnijmy, to jest ważny komponent w cenie każdego rachunku. Mniej o tym wiedzą odbiorcy indywidualni, których ceny są regulowane i nie są one pełnym odzwierciedleniem ceny rynkowej, ale mali i średni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego czy duży przemysł podlega regułom rynkowym gry. W ubiegłym roku te reguły były pod bardzo silnym wpływem wzrostu ceny uprawnień do emisji CO2. Na początku ubiegłego roku to jedno uprawnienie było wyceniane na 5 euro, pod koniec roku to było 26 euro, czyli mamy wielokrotny wzrost i to skutkowało drastycznym wzrostem cen, który miał się rozpocząć na początku tego roku.
Sejm przyjął jednogłośnie ustawę, która o przeciwdziałaniu wzrostu cen, która zahamowała wzrost cen w pierwszym półroczu tego roku dla wszystkich po korekcie wymuszonej przez Komisję Europejską od drugiej połowy roku. Te ceny będą mogły być, rekompensaty będą mogli uzyskiwać jednostki samorządu terytorialnego, mali i średni przedsiębiorcy do wysokości pomocy de minimis. No, duzi przedsiębiorcy z tych rekompensat skorzystać nie będą mogli. Dla największych, dlatego mamy ustawę o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych, która wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Ale odpowiedzią program Energia Plus. Wiemy dobrze, że ten podatek węglowy na pewno nie będzie malał w ciągu najbliższych 10 lat, że wytwarzanie energii w Europie, dopóki jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a nie zamierzamy się z niej wyprowadzać i przyjęliśmy pewne zobowiązania w związku z polityką klimatyczną przyjętą przez Unię Europejską. Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych będzie kosztowne. Ono będzie nas kosztowało. Poza tym przesył energii na dalekie odległości, a zatem taki, jaki ma miejsce w sytuacji, kiedy prąd wytwarzany jest przez energetykę zawodową w wielkich blokach energetycznych i musi być transportowany przez setki kilometrów. On jest mało efektywny, to wszyscy energetycy o tym wiedzą. Straty na przesyle to jest 40-50% w zależności od odległości. Dlatego program Energia Plus. Energia Plus, jej celem jest dostarczenie taniej i czystej energii dla przysłowiowego Kowalskiego, dla małego i średniego przedsiębiorcy, dla wspólnot i spółdzielni. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Radę Ministrów w najbliższym czasie trafi do Sejmu. Co leży u jej podstaw? Każdy Kowalski, właściciel domu jednorodzinnego, będzie mógł położyć na swoim dachu instalację fotowoltaiczną i z tej instalacji wytwarzany prąd na własne potrzeby, a jego nadwyżkę będzie mógł oddawać do sieci. Ten prąd będzie w sieci magazynowany, a w czasie, kiedy słońce nie będzie świeciło, taki prosument będzie mógł kupić prąd po bardzo niewielkiej cenie. Tam jest stopa rozliczeniowa 0,8. Dzięki temu rzeczywiście no, mamy takich prosumentów już dzisiaj, eksperymentatorów w Polsce, którzy takie instalacje założyli kilka lat temu. Rachunek takiego właściciela domu jednorodzinnego, średniej wielkości dom jednorodzinny w Polsce ma 127 metrów kwadratowych. Całorocznie nie przekroczy 1000 zł. Instalacje fotowoltaiczne to z całą pewnością dzisiaj jedna z najbardziej konkurencyjnych technologii wytwarzania energii. Dlaczego? W ubiegłym roku Komisja Europejska zniosła cła antydumpingowe na instalacje fotowoltaiczne produkowane poza terenem Unii Europejskiej. Dzisiaj tak jest, że choć te technologie zostały opracowane w Europie, największym producentem są Chiny, chociaż mamy także polskich producentów i to ciekawe. Instalatorzy mówią, że właśnie jeden z tych producentów jest najchętniej przez nich wybierany, dlatego że mamy pewność gwarancji i serwisu. Ale po zdjęciu tych ceł instalacja fotowoltaiczna na dom wielkości mniej więcej 127 metrów kwadratowych to koszt około 25 tysięcy złotych. Przez te ostatnie pół roku udało nam się oprócz zmian legislacyjnych wypracować wspólnie z bankami ofertę kredytową, której koszt pierwszym bankiem, który do tego przystąpił, to jest ekopożyczka banku PKO BP, gdzie przy bardzo niskim RSSO, przy bardzo niskim oprocentowaniu, tak został skonfigurowany kredyt, że klient będzie płacił za ratę kredytu nie więcej niż dzisiaj płaci za rachunek elektryczny. Zatem to się naprawdę przysłowiowemu Kowalskiemu czy Nowakowi dzisiaj opłaca. W ustawie o OZE wprowadziliśmy również możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych. To rozwiązanie jest adresowane przede wszystkim do mieszkańców wsi. To na tym terenie producenci rolni będą takie spółdzielnie mogli zakładać i produkować energię elektryczną nie tylko z fotowoltaiki, ale także z biogazowni, ze wszystkich odnawialnych źródeł energii. I także nie będą uznani jako producenci energii, będą zwolnieni z podatku akcyzowego i również w podobny sposób tę energię będą mogli magazynować w sieci. Przed nami, jeśli pyta Pan mnie o to, co ze spółdzielniami i co z mieszkańcami miast, ja powiem tak, że nawet i bez tej ustawy są samorządy w Polsce, które instalacje tego typu już zakładają. Mamy dobry przykład we Wrocławiu, kiedy mamy całe spółdzielnie mieszkaniowe w starych blokowiskach,
pokryte tymi instalacjami. To nie są prosumenci, czyli te spółdzielnie nie zarabiają, w cudzysłowie, na tym wyprodukowanym prądzie, są autoproducentami, ale to także się opłaca, ponieważ obniża koszty na przykład oświetlenia tego wspólnego na klatkach schodowych, obniża koszty energetyczne na terenie całej spółdzielni. My, jeżeli chodzi o ustawę, o ustawowe zmiany w zakresie wsparcia instalacji dla spółdzielni, to jeszcze jest przed nami. To jest kolejny krok, który jesteśmy zdeterminowani i chcemy go wykonać. Mamy coraz więcej sojuszników tak naprawdę w tej sprawie, bo to opłaca się Polakowi, opłaca się to przedsiębiorcy, bo w tej procedowanej przez nas ustawie tytuł prosumenta będzie mógł uzyskać również mały i średni przedsiębiorca, zatem właściciel zakładu motoryzacyjnego, drobni mali przedsiębiorcy. W ten sposób także będą mogli sobie obniżyć koszty, jeden ze stałych kosztów, czyli koszty energii elektrycznej. Przed nami są spółdzielnie, to też będziemy chcieli adresować. Natomiast już te zmiany, które wprowadzamy, sprawiają, że dzisiaj stać się prosumentem opłaca się samorządowi, małemu średniemu przedsiębiorcy i Kowalskiemu, właścicielowi domu jednorodzinnego. Zwiększenie wynagrodzenia w ciągu kilku lat trwania umowy o wzrost wynagrodzenia. Zazwyczaj jest skali inflacji, który nie jest proporcjonalny do wzrostu kosztów związanych z wynagrodzeniem. Odpowiedź nie tylko na wzrost cen w sektorze budowlanym, bo przypomnijmy, że to było najgorętsze, było i jest nadal najgorętsze pula zamówień publicznych, wokół których dziś toczą się największe spory. Mamy w tej chwili około 400 skoncentrowanych na drogach, mostach i kolejach. Wiemy, że jeżeli w ciągu roku trzykrotnie zwiększył się koszt materiałów budowlanych, on musi znaleźć odzwierciedlenie w prawie zamówień publicznych, musi dać możliwość wykonawcy zrealizować zamówienie, a zamawiającemu waloryzować w sposób adekwatny do rynku. Wynagrodzenia także znalazły się, jakby katalog elementów do waloryzacji jest bardzo szeroki w nowym prawie zamówień publicznych i generalnie rozszerzenie, ogromny pakiet rozszerzeniowy, jeżeli chodzi o postępowania ugodowe, został, myślę, w taki sposób przeprowadzony, że dzisiaj zdajemy sobie sprawę, jak wysoki jest koszt postępowania sądowego, czy też odstąpienia od realizacji umowy. Wiemy o tym, że przerwanie realizacji inwestycji drogowej kosztuje, myślę, że zdecydowanie mniej tego, kto schodzi z budowy, niż zamawiającego. Jeśli chcemy dokończyć ważne inwestycje drogowe, kolejowe, to w naszym interesie jest dzisiaj to, aby dogadać się z wykonawcą, ustalić dlaczego, jaki jest problem, dlaczego nie jest w stanie zrealizować i w postępowaniu ugodowym rozstrzygnąć spór i realizować dalej z tym samym zamawiającym, ponieważ koszt rozpisania nowego przedawnienia, rozpisania nowego postępowania z całą pewnością będzie wyższy niż zwaloryzowanie umowy podpisanej 2 czy 3 lata wcześniej. Wszyscy nie podjęli działania i my tak praktycznie 200 milionów z roku na rok przerzucamy, bo przetargi zostały rozstrzygnięte, a roboty na drogach nie postępują. Taką drogą najbardziej, która tutaj nas dotyka, to jest Wąbrzeźna do Chełmna. Droga została za przeproszeniem zwinięta i nikt jej nie skończy w tych cenach. I myślę, że to najważniejsze, żeby w tych zamówieniach publicznych jednak dać możliwość zamawiającemu, że nie musi wybierać najtańszej oferty, bo to się z reguły źle kończy. Wiemy, że nadal i tak pokutuje w wielu, więc tutaj zapisaliśmy rozwiązania, myślę, znane i w wielu modelach i w wielu miejscach na świecie. Czyli jeżeli decyduje cena, to ta cena ma być uwzględniona w cyklu życia produktu czy usługi. Mówiąc inaczej, nie może być tak, że zamawiający wybiera najniższą cenę w momencie zakupu i historia bardzo głośno komentowana w stolicy na pewno, ale też myślę w ogóle w Polsce. Był taki przetarg sprzed kilku miesięcy na zakup tramwaju w Warszawie. Wygrała ten przetarg firma, która nigdy w życiu nie skonstruowała ani jednego tramwaju. A zatem jeśli dostarczy go, zakładając, że wyprodukuje i dostarczy te tramwaje, nie ma żadnego centrum serwisowego na terenie Polski ani na terenie Europy. Więc oczywiście w cyklu życia tego produktu ta cena będzie wielokrotnie wyższa. Zatem my, jeżeli mówimy o tym, że kryterium ceny, jeżeli jest, to ta cena ma uwzględniać, jeszcze raz powtarzam, całość życia danej usługi czy produktu dostarczonego. Nie może być tak, że
koszty serwisu przewyższą wielokrotnie koszty serwisu innego potencjalnego wykonawcy. Na Pomorzu, to jest inna rzecz, że na Pomorzu, bo w województwie kujawsko-pomorskim na liście WHO jest Nakło nad Notecią. To jest to jedno miasto, co nie znaczy, że bo rzeczywiście nasza ustawa dotyczy tych miast z listy WHO, ale zakładamy, jeżeli samorząd województwa będzie widzi problem i widzi inne miasta, które borykają się z podobnym problemem, chociaż nie są na liście WHO, nie są, bo na przykład nie mierzą tak naprawdę, bo często w Polsce jest tak, że to nie jest tak, że inne miasta są super czyste, tylko po prostu nie prowadzi się pomiaru stężenia PM2, PM10 i PM2,5. Jeżeli samorząd województwa uzna, że chciałby wesprzeć któreś inne gminy, to może przystąpić do negocjacji z nami, będzie tylko ta kwota wsparcia będzie niższa, może być 100% dla końcowego beneficjenta, tylko my między sobą, to znaczy ministerstwo i samorząd. Samorząd będzie musiał dołożyć nieco więcej niż 30%. Musi być, to jest dwustopniowo, musi być uchwała antysmogowa na terenie województwa. To jest pierwszy warunek, czyli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego powinni taką uchwałę podjąć i ta uchwała jest podstawą do działania dla władz gmin na terenie danego województwa, aby przystąpić do programu. Taka uchwała nie jest skomplikowana. Jeżeli jest wola polityczna i zgoda w Radzie, w Sejmiku Województwa, to jest kwestia jednej sesji, naprawdę przyjęcie, a potem drugi takt. Ja myślę, że myśmy ten pierwszy ścieżkę bojową ze Skawiną przeszliśmy, więc to była kwestia 4-5 miesięcy. Myślę, że każda następna gmina jest łatwiej, tak? No bo my wiemy już, jak to, my po swojej stronie wiemy, jak to robić, a też i Skawina na pewno może służyć radą dla danej gminy. Prąd, ciepło produkując, ale przy okazji prąd, że w zasadzie ciepło jest odpadem jakby przy produkcji prądu i wtedy to się opłaci. I tak u nas Brodnica zrobiła, to zrobił Rypin, tu inne ościenne miasta też robiły, także myślę, wydaje, że samorządy dbają o to i robią. Zresztą ja spalałem w swojej fabryce 1000 ton węgla na chwilę obecną. Dzisiaj robimy też kogenerację, 1 MW prądu będziemy robić i w zasadzie ciepło z gazu wytwarzać. Ale robimy to dzięki temu, że na przykład do 1 MW energii elektrycznej nie łapiemy się w te wszystkie sprawozdawczość, w inne działania, że możemy w zasadzie do 1 MW robić sobie tak jak prąd na własny użytek. I myślę, i dużo przedsiębiorców to robi i w zasadzie, że nie wszystkie inwestycje takie duże, nam się wydaje, że tylko musi być jakaś duża, wielka inwestycja. Myślę, że i przedsiębiorcy, i samorządowcy działają cały czas, żeby jednak o te powietrze walczyć, bo to jest w sumie nasze największe dobro. Dwie uwagi natury ogólnej. Pierwsza uwaga dotyczy ostatnio wprowadzonych tak zwanych międzynarodowych schematów podatkowych, które... Tak jest, podatkowych, które zaczęły obowiązywać. Problem polega na tym, że to jest tylko przyczynek jak gdyby do mojego pytania, bo zasada jest dokładnie taka sama, dotyczy wielu przepisów. Otóż są przepisy unijne, bądź międzynarodowe standardy, które następnie są wdrażane w życie w Polsce. Problem polega nie na tym, że one są wdrażane, tylko problem polega na tym, że jeżeli w przepisie unijnym jest powiedziane coś od A do B, to w przepisie polskim jest od A do Z. Problem jest po prostu koszmarny, dlatego że my jesteśmy bardziej święci od papieru. Reguły gry, warunki konkurencyjności dla polskiego przemysłu są z definicji ustawiane zdecydowanie bardziej ostro niż to, z czym boryka się nasz konkurent. Można podać wiele tego typu przykładów, natomiast takie formułowanie przepisów, zwłaszcza mających kontakt z fiskusem, rodzi straszliwe, potencjalne problemy, tym bardziej, że wszystkie błędy, o których przy jakiejś innej okazji pani minister mówiła, są zagrożone bardzo dużymi karami milionowymi, zwłaszcza jeżeli mówimy o dużym przemyśle. Mój apel, moja sugestia jest taka, żebyśmy nie byli święci, bardziej święci od papieża i żebyśmy nie byli
wyrwali dziecka z popielu. Jeżeli implementujemy w polski porządek prawny, przepisy unijne albo jakiekolwiek inne międzynarodowe standardy, to róbmy to dokładnie na takiej samej zasadzie, jak robią to wszyscy inni w Unii Europejskiej. Bo potem się mówi o tym, że przepisy zostały nam narzucone. One rzeczywiście zostały narzucone, ale w pewnym zakresie. A my jesteśmy zawsze trzy kroki do przodu. To jest jedna sprawa. Nie zawsze. Ja tylko, jeżeli mogę... Dobrze, no, ale to ja bym powiedział, Pani Minister, tylko po to możemy się licytować, co to ja mogę pokazać. Może Pani powie, że są przepisy, są łagodniejsze, ja Pani pokażę 20 przykładów, gdzie one są dla nas bardziej skomplikowane. Nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby zmienić pewne podejście do kształtowania prawa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest następująca. Akurat nie z Pani, że tak powiem, dziedziny bezpośrednio, ale w jakiś tam sposób ona się wiąże z przemysłem czy z rozwojem kraju. Otóż ja jestem fanem szkolnictwa zawodowego. Ja też. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż może by Pani mówiła o tym, że jest migracja ludzi wykształconych, dobrych z małych miejscowości do dużych miast. To jest prawda, bo każdy, kto prowadzi biznes i poszukuje osób o określonych kwalifikacjach, ten wie, że znalezienie pracownika o określonym, nawet przygotowanego wstępnie do zawodu jest bardzo trudne. My się koncentrujemy i zawsze patrzymy przez pryzmat ludzi z wyższym wykształceniem. Ja bym chciał zwrócić uwagę na tych, którzy wykonują normalną pracę w firmie, nie tych z wyższym wykształceniem, a tych ze średnim wykształceniem bądź zawodowym wykształceniem. Dla mnie sytuacja jest taka, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, możemy doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli wielu wodzów, tylko Indian nie będzie do roboty. Do czego zmierzam? Otóż chodzi mi o to, że przepisy obecnie obowiązujące dotyczące szkolnictwa zawodowego po raz pierwszy zaczęły się zmieniać w takim kierunku, że istnieje realna szansa na to, żeby odbudować szkolnictwo zawodowe. To jest jeden problem. Nakłady, które są przeznaczone przez państwo na szkolnictwo zawodowe, są olbrzymie w stosunku do tego, co było do tej pory. I to jest ten miód. Natomiast ta łyżka dziegciu w tej beczce miodu jest następująca. Po pierwsze, są pieniądze, które są wydawane na szkolnictwo zawodowe i powstało mnóstwo firm takich prywatnych, powiedzmy, które zajmują się szkolnictwem zawodowym, nie mając do tego ani kadry, ani możliwości, za to dając papier o tym, że człowiek ukończył kurs. Jest to proste wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo nie daje to nic, poza oczywiście zyskiem dla tego, który prowadzi pseudoszkołę. To nie chodzi o to, żeby wskazywać w tej chwili o jakiego rodzaju szkoły czy kursy są prowadzone. Chodzi mi o pewien problem, który jest. I druga rzecz z tym związana jest następująca. My niedługo będziemy mieli piękne budynki, będziemy mieli fantastyczny sprzęt, bo na przykład w Grudziądzu jest, nie wiem jak jest dzięki, ale w Grudziądzu jest znakomite centrum kształcenia praktycznego, fantastycznie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jest tylko jeden problem. Niedługo nie będzie komu uczyć zawodu. Ja nie mówię o nauczycielach ogólnokształcących. Ja mówię o nauczycielach zawodu. Ludziach, którzy mają przygotowanie do tego, żeby mogli uczyć młodzież. I tutaj to oczywiście jest tylko przyczynek, ale problem będzie polegał na tym, jeżeli nie stworzymy sobie bazy, nie będziemy kształcili młodzieży, to się za chwilę okaże, że będziemy mieli fantastyczne programy, fantastyczne maszyny, tylko nie będzie ludzi przygotowanych do pracy, bo maszyna w fabryce kosztuje milion, dwa, 5 milionów złotych. Nie postawi się do tej maszyny idioty. Trzeba być człowiekiem wykształconym w określonej dziedzinie. To niestety kosztuje i wymaga czasu. Stąd mój apel do Pani Minister,
żeby, jeżeli będziecie Państwo na tego typu sprawy, czy omawiali tego typu sprawy, to naprawdę apelowałbym o to, żeby zwrócić uwagę na ten element szkolnictwa zawodowego, bo on jest tak naprawdę w tej chwili kluczowy. Wszystko inne można kupić, wypożyczyć, wynająć, natomiast jest problem z tym, żeby ucznia, jak już się go znajdzie, a ta młodzież no, zaczyna w tej chwili migrować z liceów ogólnokształcących do techników, tam musi być jeszcze ktoś, kto będzie uczył zawodu. My diagnozę szkolnictwa zawodowego mamy przeprowadzoną bardzo dokładnie i to, co Pan powiedział o szkołach, budynkach i maszynach, zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Ja 2 lata temu jeszcze w naszym dużym Ministerstwie Rozwoju i Finansów, na czele którego stał ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki, przygotowaliśmy taką zieloną księgę, bo moim zdaniem odpowiedzią na pytanie o dobre szkolnictwo zawodowe, no wiemy, gdzie w Europie jest dobre szkolnictwo zawodowe, to Pan wie pewnie lepiej niż ja. Niemcy. To jest pierwsze miejsce, Szwajcaria, drugie miejsce. We Francji częściowo także, czyli mówiąc krótko, w tych miejscach, gdzie jest powszechny samorząd gospodarczy. Nie będzie dobrego szkolnictwa zawodowego zorganizowanego przez administrację publiczną. Z tego powodu, o którym Pan powiedział. Administracja publiczna może być odpowiedzialna w szkolnictwie zawodowym za komponent ogólny. Komponent zawodowy muszą robić Państwo. I my przygotowaliśmy, i zatem moim zdaniem szkolnictwo zawodowe jest prawdziwego zdarzenia w Polsce, bo to nie jest kwestia transferu środków. Tam, gdzie są dobre szkoły zawodowe w Polsce dzisiaj, bo je oglądałam, są one tam, gdzie działają właśnie na takich zasadach jak w Niemczech czy w Szwajcarii. Huta Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim, dlatego że starosta tam był myślący i stwierdził, no dobrze, zaryzykuję. Weszła w partnerstwo z lat temu ponad 10, zaraz potem, kiedy kupiła hutę z lokalną szkołą zawodową, gdzie odpowiada Huta Celsa. Mistrzowie, ci pracownicy z huty uczą zawodu, uczą obsługi i tutaj wtedy nie ma problemu, że my musimy mieć nauczycieli, że nauczyciel przedmiotów zawodowych to jest nauczyciel. Nie. Przedmiotów zawodowych musi uczyć ten, kto wykonuje ten zawód, kto jest realnie mistrzem. I ta szkoła zawodowa jest jedną z wzorcowych. 3 inne tego typu szkoły widziałam w Dolinie Lotniczej, czyli w województwie podkarpackim, gdzie Pratt & Whitney jest partnerem 3 szkół zawodowych. To Pratt wyposażył pracownie te zawodowe i to Pratt dostarcza nauczycieli, którzy uczą przedmiotów zawodowych. I wtedy to szkolnictwo zawodowe jest szkolnictwem zawodowym z krwi i kości. Jeżeli mówimy o ogólnopolskim wymiarze, to musimy najpierw powołać powszechny samorząd gospodarczy, który będzie odpowiadał za komponent zawodowy w kształceniu zawodowym, który będzie prowadzącym szkoły zawodowe. I wtedy będziemy mieć szkoły zawodowe, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy, odpowiadają na Państwa zapotrzebowanie. To jest ogromny projekt. My, tak jak mówię, mieliśmy przygotowane i założenia do tej ustawy, i zdiagnozowany problem. Myślę, że jest to duże przedsięwzięcie na nową kadencję. Jeśli zechcą nam Państwo zaufać jesienią, to będzie to na pewno jeden z pierwszych projektów, którym się zajmiemy. Znam problem, mamy zdiagnozowane, wiemy o tym, o wszystkim wiemy, co Pan powiedział. Mamy tą świadomość i naprawdę, Szanowni Państwo, wspólnie właśnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości mamy zamiar, Ministerstwo Edukacji Narodowej ma zamiar wprowadzać takie rozwiązania, które będą temu służyły. Wiemy, chcemy, mam nadzieję, że to się uda. Dziękuję Państwu bardzo.